Witam serdecznie ze Szczyrku. Proszę Państwa, to tu rozgrywane są od dzisiaj półfinały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, kadry wojewódzkie, region południe, czyli mamy 8 kadr z południowej Polski, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie. I tak to wygląda, dwie grupy po cztery, tak jak to było na północy. Mistrzowie grup mają zapewniony awans, natomiast drużyny, które zajmą drugie i trzecie miejsce. W grupach będą mogły grać play-offy. W inauguracyjnym meczu w żółtych koszulkach kadra województwa Dolnego Śląska, Dolnośląskiego w koszulkach czarnych z domieszką żółtego, kadra województwa świętokrzyskiego, cały skład to MDK MKK Kielce albo MKK MDK Kielce. A wynik, proszę Państwa, sami Państwo widzą, 83-11 prowadzi Dolny Śląsk. Ładny blok teraz Mitmana, który zdobył najwięcej punktów do tej pory. 24 miał po pierwszej połowie. Zespół Dolnego Śląska to trzy kluby. WKK Wrocław i Śląsk Wrocław. Większość Śląsk Wrocław. I jedyny rodzynek z 17. Teraz tam biegnie szybko pod kosz. Mierzący 192 cm. Kamil Białachowski. Od samego początku Dolnośląskie dyktuje tutaj warunki gry. Są starszą kadrą, wszyscy rocznik 2002, natomiast Świętokrzyskie ma czterech z rocznika 2003. No i liga też. Nie ma tam ligi, grają z Małopolską. Faulowany Mitman. Dwa rzuty wolne do tego zawodnika. I kolejne punkty. Będziemy mieli zmiany. Staram się z każdego meczu nakręcić chociaż dwa filmiki, typa pasareli, żeby pokazać każdego chłopaka tutaj w grze. No jak będzie mecz ciekawy, to na pewno w końcówce jeszcze będą dodatkowe filmy. I kolejne punkty z numerem 7 zdobywa Kasper Burakiewicz, który tutaj też fajnie pogrywa, ale też musimy sprawdzić kadrę Dolnego Śląska, która zagra z mocniejszym przeciwnikiem. I wtedy sprawdzimy tak naprawdę, jaka jest siła tej kadry. Kadrę Dolnego Śląska prowadzi trener pan Dariusz Kaca, na co dzień pracujący w Śląsku Wrocław. Jego asystentem jest znany koszykarz pan Tomasz Wilczek, pracujący także w Śląsku Wrocław. No jest zbiórka, ale nie trafia.
punkty. Na razie tyle. Kolejny film widzę z drugiej części trzeciej kwarty. Zobaczmy jeszcze tą akcję Dolnego Śląska. Ładnie, są punkty.